Witajcie mężczyźni z tej strony Tarol, w kolejnym odcinku z Harzon 4 na audycji Road to 56 jako Konfederacja Peruwiańsko-Boliwijska. Tak, na szczęście wcześniej zobaczyłem jak się tłumaczy tą nazwę i jak zobaczyłem to takie, nie, nigdy bym nie zgadł. Więc kontynuujemy naszą wojnę, którą szczerze powiem trochę, teraz jak tak patrzę to nie wiem czy Chile nie byłoby prostsze do pokonania, później reszta zrobić. Ale naszym na razie planem jest po prostu modlenie się o to, że jak tutaj uda nam się dostać kory, to trochę przybędzie nam manpowera i będziemy mogli sobie trochę to wykorzystać. Ogólnie piszę, że musimy coś porobić, tylko że nie mamy rzeczy. Tak, jak to wygląda? W powietrzu mają więcej samolotów. Okej, to może być problem. Więc tak, teraz rozpoczyna się okres, kiedy będziemy robić mikro. To jest okres mikromanii, który może się dziwnie skończyć dla nas. Więc na razie sobie zaczynamy tutaj powoli to robić. W głównej mierze, no, prowincja po prowincji. Musimy teraz iść, dlatego że nie mamy innego sposobu. Oczywiście te dywizje w większości są w miarę dobrze już wyposażone. Teraz na to patrzę, że im trochę wyposażenie się ulepszyło oraz jakimś cudem tutaj atakujemy. Zapomniałem, że my mamy rozkaz. Się udało nam przebić przez góry. Przez teren, który w sumie powinien być najprostszy do przebicia się, bo mamy tutaj dużo dywizji górskich. Tutaj mają swój punkt zaopatrzenia, ale widzę, że już się trochę tutaj ustawili, więc może być problem. Chcę go przejąć dlatego, żeby oni go nie mieli w głównej mierze. Ale jak widzę, dywizje bardzo, ale to bardzo nie lubią tego miejsca. Okej, trzymamy w miarę tutaj. Te dywizje, tutaj akurat się trochę ich pojawiło. Możemy wziąć dwie dywizje i pójść o tutaj, kiedy jest ta jedna. To może nam w miarę pomóc. A w międzyczasie niech tutaj jakiekolwiek dywizje zdobędą tą. Potrzebujemy. Okej, kolejny research slot. Kolejny powód, dlaczego muszę ciągle siedzieć w tej zakładkach. No w pewnym momencie to jest bardziej denerwujące niż pomaga, więc dlatego. Oraz mam w sumie ostatni poziom tego, więc wydaje mi się, że ulepszymy już tak na maksa. Fajnie mieć takie totalnie wykończone dywizje, więc weźmy to. I ogólnie musimy tego pilnować, czy tutaj jest. Pilnować znowu, czy manpower mamy, ponieważ ostatnio no zapomnieliśmy tego sprawdzać. Możemy dostać kory na to, co oznacza, że udało nam się wreszcie zdobyć te 30%. Wow, udało nam się. Okej, dawajcie nam kory. Bo to są nasze kory, tak, to już są nasze kory. Więc udało nam się trochę pozdobywać. Okej. Więc proszę bardzo. Dobra, no my tutaj przyjęliśmy kolej, ale w głównej mierze nic więcej. Tutaj próbują się przebijać część naszej dywizji, wiem dlaczego, bo to jest taka piękna prowincja, którą można się przebijać, ale chyba dalej już nie pójdziemy, więc na razie sobie odpuścimy. Muzyka idealna. Trochę do tego można porobić. I w głównej mierze chcemy karabiny. To jest coś, co po prostu chcemy. Po prostu. To jest nasze największe pragnienie. Okej, wy już nie atakujcie. Chodzi o to, żebyśmy przyjęli tą prowincję, ale może w międzyczasie ktoś by tutaj wszedł. Okej, tutaj widzę, że trochę postanowili
poprzemieszczać nasze ich dywizje. I w głównej mierze w sumie oni sami trochę tutaj przedstawiają, co za chwilę będzie oznaczało, że okrążymy. Tylko że okrążymy w dżungli. Okrążenie w dżungli nie jest najlepszą rzeczą na świecie. Okej, udało nam się przebić przez tych. W głównej mierze chodzi o to, żebyśmy tak poszli dalej. Okej. Na Bałkanach się dzieje dużo, a tutaj widzę, że nasze dywizje muszą dojść. Ponieważ się zorientowali, co próbujemy robić. Oraz nasze dywizje kompletnie, ale to kompletnie nie mogą się tutaj przebić. Bo chodzi o to, że tutaj mają punkt zapatrzenia i to jest jedna z najważniejszych rzeczy teraz do zdobycia, ale raczej jest mało prawdopodobne, żebyśmy mieli jakiekolwiek możliwości teraz. Karabiny to nic nie produkujemy więcej, więc bardziej chcemy, żeby dostać te kory, to może wtedy uda nam się coś polepszyć, tylko że tak naprawdę teraz mamy problemy ze stabilnością. Okej. Wiecie co? Zrobimy taką wielką kampanię przemieszczania tych wszystkich dywizji. Macie tutaj pójść. Chcemy przejąć tą prowincję. Okej, zaatakowali. W takim razie możemy tutaj dodać. Powoli będą tutaj dołączać inne dywizje. Ale powinniśmy się przebić. To jest prowincja, którą potrzebujemy, żeby zaatakować o to miejsce. Okej, tutaj się powoli ruszają. Dobra, mamy już kory na to. Requires L-Ray. Trochę głupie to jest, ponieważ wiecie, mamy tutaj to, ale może to jest po prostu, że coś tutaj dalej, nie wiem, coś tutaj jest i to dlatego, ale dobra. Nie będę się za bardzo w to zagłębiać. Tutaj wydaje mi się, że już zbytnio nie mamy rzeczy, więc możemy poszukać, czy nie mamy gdzieś indziej fabryk militarnych, ale na to nie wygląda. Okej, dobra, zabezpieczyliśmy już tą prowincję, co nie jest idealnie, ale nie jest źle. W głównej mierze dlatego, że nie jest idealnie, bo postanowili tutaj zgromadzić dosyć dużo dywizji i już są w miarę okopani. Ale może się uda jakoś tutaj. Macie rozwój, nadal macie tutaj rozkaz. Okej, nie wiem dlaczego, ale tak dosyć dużo tutaj powiadomień mam teraz, że naprawdę coś robią na gdzieś tam na świecie, a mnie to zbytnio mnie nie obchodzi, bo to w sumie, jeżeli coś byłoby z Ameryką Południową, to może jeszcze. Okej. Dobra, może się uda nam tutaj przejść, ale zgaduję, że o właśnie, że tutaj akurat jakiś jak już się nam udało tutaj przepchnąć, to oczywiście musiało wejść kolejne. Okej. Dobra, teraz mają z Sowietami wojnę. I tutaj dywizja dosłownie z północy idzie na południe, żeby zająć się tą sprawą. Okej, tutaj przynajmniej trochę rozchodzili się, więc może się uda nam przejąć ten punkt zaopatrzenia. Nie. Jakbyśmy dali force attack. Też nie, dlatego że postanowili, że postawią mnóstwo dywizji w
tej jednym miejscu. W sumie się nie dziwię, to jest główny punkt zaopatrzenia. Ale się nam przez pewien czas udało. Po czym się przestało nam udawać i przejęli to miejsce. Okej, możemy to przejąć szybko. W pewnej mierze dlatego, że to nie jest jakieś mega specjalne miejsce. Oraz wypychają nas. Kurde, próbowaliśmy przejąć tutaj, a teraz nas wypchną stąd. Ta dywizja w ogóle nic nie robi. O, super! O, super! No super bardzo! No. Straciliśmy wszystko. Straciliśmy wszystkie nasze super dywizje. Po co? Nawet nie wiem po co. Dlatego, że... Kurde... ale to jest denerwujące zawsze, kiedy... W pewnym momencie AI robi jakiś taki atak po tym, jak my mieliśmy to totalnie złą sytuację. I teraz nic nie możemy zrobić. Dobra, nie produkujmy tych dywizji, bo one nam nie są potrzebne. Dobra, potrzebujemy resztę tych dywizji, tylko że ich nie mamy kompletnie ekwipunku na nich. O, i teraz nas wypychają. Podoba mi się, kiedy dosłownie znikąd... Czym jest Control Cavern? Czym wy jesteście teraz? Autoritarian. Trochę głupio, że to jest tak opisane, dlatego że w sumie trudno określić, co to jest. Okej, czyli w skrócie... dostaliśmy w tyłek, a teraz oni się odbudowali. What? Co się stało? W jednej sekundzie... W jednej sekundzie wszystko zostało wypchnięte stąd. Co? Nawet nie wiem, co oni zrobili. Wszystkie liczby są ok. Co tutaj? No nadal mają to samo. Dosłownie nie wiem, co się stało. Teraz to w sumie nic nie będziemy robić, bo chodzi o to, że nie mamy co robić. Bo gdybyśmy mieli w ogóle jakiekolwiek szanse, żeby ich szybko pokonać, to może byłoby coś, ale tak to nie. Tutaj to nie posiadamy tego. Chile to nawet nie chcemy pokonać. Można zawsze Paragwaj spróbować zaatakować. Może to coś by dało, ale nie sądzę. Więc teraz stoimy na granicy. W sumie nie możemy wyłączyć to. Jeden plus jest taki, że to był jeden z moich planów do zrobienia, tylko że teraz to musi zostać wykonany ten plan, bo nie mamy nic innego do roboty. Nie wiem, co się stało i... Czasami mnie denerwuje, że nasze dywizje dosłownie się teleportowały. Przynajmniej na miejsca, gdzie zbytnio nie mają szans, żeby nie pokonać. Więc to jest jeden plus. Brakuje nam stali. To jest minus. Ale szybko możemy sobie tutaj zająć się tym wszystkim. Co tutaj mamy ciekawego? Mamy to minus 18%. To mi się podoba, że dosłownie dzięki temu możemy mieć wszystkie cywilniaczki w ruchu. Na Barta na pewno i samoloty już. Powinniśmy popróbować, żeby coś z tymi samolotami porobić. Tak naprawdę potrzebujemy ciągle jakiegoś z tych gości, tylko że mamy trochę słabo z Political Power teraz. Trochę słabo jest. Przydałoby się mieć te Political Power, żeby mieć już tego Air Force. I później coś porobić z tym. Tutaj w głównej mierze wydaje mi się, że... No nie mamy dywizji... Dywizji tych.
Ale to jest w sumie jedyna możliwość, żeby jakiegoś okrążenia. Bo nie mamy tutaj zbytnio prowincji do okrążania ich super. Mamy tutaj dopiero. Ale to jest przebicie się trochę. Oczywiście dywizje górskie powinny się przebić. Więc nie powinno być aż tak źle. Tutaj pójdzie ta dywizja górska, bardziej się przyda. W głównej mierze chodzi o to, że nie mamy kompletnie do kompletnie ekwipunku dla nich. Ale wchodźcie. Potrzebujemy was. Możemy usunąć się no z tych dywizji. Wtedy trochę dostaniemy. Wy wszystkie dywizje idź albo tu, albo tu. No i spróbujemy załatwić tą sprawę w normalny sposób. Bo jak na razie to gra postanowiła, że takie o. Postanowiliśmy, że usuniemy tobie armię. Znaczy się, że totalnie ciebie cofniemy do samego początku wojny. Podoba ci się to? Nie. No to dobrze. Dobra. Jak to jest z tymi? Już powoli się przenoszą. A oni nie mają tutaj kompletnie żadnych szans. My już trochę infrastrukturę wybudowaliśmy, więc to jest przynajmniej plus. To czekajmy sobie. Dobra, dajmy jeszcze jedną po jednej dywizji. To zawsze jest fajne, kiedy jest jeszcze ta jedna dywizja. Wygląda na to, że udało nam się w miarę w porządku zrobić te dywizje górskie, tylko że mamy taki problem, że dywizje górskie, one są nadal słabe. No ale uda nam się wypchnąć te. To jest jeden plus. Więc teraz czas na powolne, ale to bardzo powolne okrążanie. Okej, dobra. Musimy pamiętać. Air safety. Tak, potrzebujemy ciebie. I tutaj potrzebujemy już wysłać na samoloty. Więc tak, jak najlepsze ulepszenie, jak najlepsze potrzebujemy. Okej. Przyjmijmy tutaj te dywizje górskie. One walczą teraz jeden na jeden, ale się nawet to nie udaje. To wygląda słabo. No, na przykład jedną dywizję górską, która kompletnie, ale kompletnie nie ma zaopatrzenia. Okej, okay, to jest najwięcej co mogliśmy zrobić. Więc teraz czas tylko poulepszać jakieś takie dodatkowe rzeczy. I wygląda na to, że na razie nie zaatakujemy ich, ponieważ nie mamy, ale to nie mamy kompletnie możliwości. No i teraz przynajmniej zjadają manpower na nas. Fajnie. Ale czy coś tutaj będzie ciekawego później, to już nie wiem. Ale coś tutaj ciekawego takiego, to bym powiedział, że o, fajnie mieć. Nie wygląda na to. Mamy w sumie sam research. O, tutaj mamy resurs, nie zauważyłem, ale 5% to prawie nic. Okej. Boom. Mamy 100, więc możemy dać aggressive reconnaissance i możemy tutaj poprawić infrastrukturę. W sumie czemu nie? Możemy też poprawić to i dać radar, bo mamy. Okej, więc tak, przestali nas atakować, ale to nie znaczy, że... A nie, nasze dywizje w sumie w miarę odzyskały tutaj możliwości i... O, mają własne medale. Division Recovery. Okej. Więc w sumie AI teraz głupio nas atakuje, ponieważ to jest AI. I ona... nie rozumie, o co dokładnie w tym chodzi. Kurde, mają strasznie szybki recovery rate. Zobaczcie, jak szybko im te dywizje... Ledwo co ich wypychamy, one już wracają. Okej, okay. Udało nam się wypchnąć ich. Więc tak.
Trzeba kuć żelazo póki gorące. Więc będziemy chcieli o to przyjąć tą prowincję. Okej, okay, jak to wygląda? Kurde, weszły z pełną organizacją. Ale nasze dywizje górskie w miarę sobie radzą. Jaki mamy taki dodatek do country? Mamy taki jeszcze commander skill. No, nikt nie powie, że skill issue. Okej. Okay. Tutaj chyba wszystko mamy? Jeszcze to mógłbym wybadać, ale to już jest takie totalnie dodatkowe. Okej, okay, chyba wybraliśmy wszystko ważnego do samolotów. Nie. Jeszcze silnik musimy wybadać. Tutaj widzę, że część naszych dywizji jest wypychana. A to też jest z powodu tego, że toczymy ciężkie walki tutaj w górach. O, się udało nam wypchnąć ich. A więc tak. Naszym planem jest, żeby oni wprowadzali tutaj dywizję. W takim razie musimy szybko tutaj wysłać jakąkolwiek dywizję. I teraz czas, żeby oni po prostu tutaj wchodzili i umierali. To będą nasze góry śmierci. Więc teraz trzeba tylko poczekać. Wiem, że w sumie zawsze jest takie, a, ale mogłeś to zrobić na porządku. Myślałem, że Argentyna będzie w miarę słabym państwem. To nie jest tak, że Ameryka Południowa to jest jakieś ukryte mocarstwo. Coś tutaj mamy, no mamy dużo, nie mamy dużo badań. A więc tutaj wygląda na to, że 3 dywizje, 4, 5 dywizji, a 5 dywizji. Okej, liczba, dobra, więc tak, tutaj jedna, może nawet 2 dywizje górskie, niech stoją. A już będziemy wysyłać tutaj te dywizje, one powinny poradzić sobie, ich nie ma zbytnio dużo. A, akurat mi tak zeszło się nagrywanie, że jak miałem idealnie skończyć, żeby przyjechało mi jedzenie, to właśnie przyjechało mi jedzenie. Dobra, więc to tyle. Zobaczymy się w kolejnych odcinkach. Z wami Tragon. No to, cześć.